Siema nowinarskich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Skrymont and Late Warband. Niestety było chwilowy przestój w odcinkach, już na spokojnie chyba będę powracał z regularnością jakąkolwiek, która chyba nigdy nie była na moim kanale, ale coś tam postaram się powstawiać jak najwięcej odcinków. Tak jak widzicie, polatałem chwilę po wioskach i porekrutowałem ich. Stoczyłem chyba dwie walki pod odcinkiem. I wymieniłem tych rekrutów sobie na jak oni się nazywają. Wymieniłem rekrutów na myśliwych, a dzisiejszym planem na odcinek będą areny, a dokładnie turnieje. Turnieje, ponieważ turnieje dają mi bardzo dużo walki. Narra Uxhal Revadin. Narra to jest miasto Kerkitów, Revadin chyba Rodoków, a Uxhal jest chyba najbliżej. A nie, Revadin jest, bo Uxhal mamy tu. Szczerze, to jest bardzo podobne. Ruszmy na Uxhal. Myślę, że tam będzie lepiej. Tak więc, tutaj tak jak widzicie, armia 43 piechociarzy wraz z łucznikami. No myślę, że naprawdę będziemy sobie radzili w walkach bardzo dobrze. Teraz trzeba poczekać i ich wylewelować, a potem trzeba będzie zaatakować jakiś kraj, jakąś krainę, by zdobyć pierwszy zamek. Jeszcze nie mam pojęcia, jaką krainę będę chciał atakować, ale teraz co mi w ogóle da takowy turniej, jeżeli tutaj w ogóle będzie się odbywał. Zaraz to sprawdzimy. Jeżeli wygram, dostaję 40, będę miał 48, dostanę plus 1 do kampanii pojemności, czyli to działa podobnie jak przywództwo i do tego powinien dostać bardzo dużą sumę pieniężną. I idziemy. Postaw na siebie 100 denarów. Walcz w następnej rundzie. O kurdego. Bardzo słabo. Żebym tutaj nie przegrał. Bo mnie obiją. I tylko stracę pieniążki. I to całkiem spore. Ale widzę, że na razie my jesteśmy bez strat. Tak więc całkiem dobrze. Mimo, że tutaj widzę, że jeden z naszych konnicy jest zrzucony z konia. Zginął mu koń kolejny. Wszyscy są teraz na piechocie. O kurde, no to mamy przerąbane. Chyba, że uda się to jakoś wygrać. Zostało ich dwóch. No i wszyscy umarli. No i bardzo dobrze. Postaw na się kolejną stówę. I idziemy walczyć. O kurde, jak oni wytrzymują te ciosy. Muszę naprawdę poćwiczyć tą moją postać, siłę ciosu. O, dwuręczna. Mogę sobie to ulepszyć fajnie. Zawsze to jakieś dodatkowe obrażenia. Walcz w kolejnej rundzie. Czy teraz trzy krainy? Cztery idą. Kurdego. Ja w ogóle stąd uciekł. To jest zatłoczno będzie się robiło. Pierwszy nasz wojownik zginął. W sensie został ogłuszony. Dobra, w sumie to jest bardzo dobra taktyka. Chyba już nie ma zielonych żołnierzy, dokładnie tak. Muszę tutaj poczekać, aż oni sami się wybiją. I za chwilę będę sobie ich dobijał. O ile się uda, tylko na razie to oni chyba będą się chcieli skupić na mnie. Chyba, że czerwonego sobie zabiją. No, oczywiście z bronią dwuręczną. Też zanim się to rozpędzi, ale jak trafi, to naprawdę bardzo dobrze sobie to radzi. I jeszcze oni będą ze sobą walczyli. Świetnie. Świetne wykorzystanie. No i co? Zobaczmy uczestników. No to jacyś najemnicy zawodowi. I zostało teraz chyba trzy jeszcze walki
do finału, albo dwie do finału, już nie wiem. Tutaj widzę, że broń jednoręczna wzrasta fajnie. Teraz mieliśmy fajną sytuację, bo trzy takie drużynki, można tak to nazwać, walczyły ze sobą, a my tylko się w nich wbiliśmy. Tak więc bez strat teraz. O, tylko że teraz zanim sobie poradzimy z tym. No dobra, daliśmy radę jakoś. Powiem wam, że ta broń jednoręczna bardzo mnie korci, żeby sobie po prostu nią grać. Na tym, nie wiem czy to nazwać sezonem. W sumie można tak to nazwać. O, teraz walki z nimi. Będzie masakra. Chociaż, właśnie, bo oni mają obite konie, dokładnie. I teraz wystarczy, że ja będę sobie się rozpędzał na nich. O kurde. Żeby jeszcze mój koń nie zginął, bo wtedy będzie kłopot. I mogę sobie nie dać rady. Jak jednego zabiję, to już powinno pójść łatwo. Jeden ma z nich mało HP. Kurde, ten koniec na strzała. Tylko że ten z dwuręcznym mieczem. Kurde go. Strasznie obijają. O, no i mam przerąbane teraz. Ja nie wierzę. Niestety zginęliśmy. I to będzie nasz koniec w tym turnieju. Straciliśmy. O kurde. Chyba 800 hajsu. Albo 600. Po 200 się stawia. I przegraliśmy taką walkę. No była to wygrana definitywna, ale no niestety. Zawiedli. No moi teammate'ci. No też tutaj moja postać, bo zbyt mocna to ona jeszcze nie jest. Tak więc polećmy sobie na szybkości do kolejnego miasta. Może się uda. Ty w ogóle jacyś bandyci byli. Ale na razie na nich nie będę polował. Na razie chodźmy sobie do Raividin. Deklaracja wojny. Dobra, dążę do turnieju. A 100 się stawia. Myślałem, że 200 się stawia. A no to nie straciliśmy tak wiele. Tutaj widzę, że tutaj są lance, więc no tym razem się zdziwię, jeżeli ktoś będzie wytrzymał te ciosy z lancy. Co jest? Kurdego. Aż taką samą tą postać, że to jest masakra. Oj, oj, oj. Lance jest mega mocna, ale no. Tylko trzeba wtrafić. Dobra, wtrafiony. Teraz tutaj mogę się rozpędzić. W sumie moją ulubioną taktykę, czyli zabić konia, a później jeźdźca. W sumie nie jest to głupi pomysł. Zwłaszcza, że mam walkę. Walka. Kurdego, nie udało mi się podnieść. Muszę jakiś miecz podnieść. Walka trzech na jednego, ale mi się wydaje, że to jest do wygrania. Zwłaszcza, że oni mają tarczę. Kurde, już myślałem, że jest po koniu. To będzie mi troszeczkę łatwiej. To nie taki zasięg mają potężny. Dobra, dostał, ale minus 3%. Dobra, koniec jest zabity. Teraz z tymi trzeba się zająć. Jeden nie żyje. Widzę, że najlepszą taktyką to jest wbieganie ich na pełnej prędkości. Tylko że te konie tutaj nie są jakieś najlepsze. Okej, umiera. Teraz. Kurde, mało HP mam. Dobrze, że te HP się odradza na każdy turniej. Tylko że no, obawiam się, że mogę nie dotrwać do kolejnej rundy. Gdzieś tu lance były. Lancą bym go na spokojnie wybił, chociaż mam własną lancę. Dobra, to ja spróbuję to jakoś zakręcić. Nie wiem, czy się uda.
O, w końcu udało się. No i dobra, walczymy w kolejnej rundzie. Mam nadzieję, że tym razem dostanę jakąś normalną broń. No, dostałem broń, ale jestem bez konia. A mój widzę, że teammate nie radzi sobie zbyt dobrze. O, chociaż ktoś tam zabił. No, świetny kill. I zostało dwóch graczy, teraz jeden. I wygrana. Na szczęście wygrana. Postaw na siebie 100 denarów. Byłem jakby ktoś pytał, dlaczego stawiam na siebie te 100 denarów. Bo wtedy wygrana w turnieju jest dużo większa. O nie. Och, tu już blisko było. Już myślałem, że będzie po mnie. Ale na szczęście udało się. Postaw na siebie, walcz w następnej rundzie. Co oni tak dają? Miecze, ale bez konia. Bardzo mnie to martwi. Ale na spokojnie tutaj. Mój zginął, to wykorzystam sobie to. Tą okazję. I na spokojnie tutaj będę ich teraz zabijał. Ojejku. Czekaj. Tu był jakiś. Ktoś tu był. Jakiś król. Albo koń. Nie wiem, czy tak mogę się pomylić, aż tak. I z tego co widzę, że ostatni ma lance, więc zadać obrażeń mi nie może. No i się udało. Najważniejsze. Zacz... dobrze mówiłem. Król Jarlek. Kradus i najemne ostrze. Tak więc postaw na siebie. Walcz w następnej rundzie. O ja. No to dobrze wytrwałem tę pierwszą chwilę. Bo później mogłoby być ciężko. Spróbuję mu zabić konia. Wtedy będzie bezbronny. No i dobra, udało nam się jakoś to zrobić. Postaw na siebie, walcz w następnej rundzie. I to jest finał chyba. Kurde, nie skapuję, że to jest finał. Tutaj próbuję podlecieć. Czy dam radę jakoś to wykręcić? Powinienem dać. Kurde, wytrzymał to. No te tarcze strasznie one są wytrzymałe, ale jak tam we mnie wjechał gość, no to porobił mnie od razu. Tą tarczę jeszcze myślę, że wtedy na kilka strzałów była. Ale dobra, zadaję 37 obrażeń. No to faktycznie. Jeżeli ja zadaję po 37, to tarcza może mieć 350 HP, około albo 300, albo 400 nawet. No to szkoda gadać. Tutaj fajnie. Siadło i 50 obrażenia i 4000 denarów. Fajnie. Tutaj w tawernie ktoś jest. Sporo osób. Czy mam jakiś ziomeczków? Nie mam. I tak widzicie 48 mam tutaj kampanii. Mam 5500 hajsu. Jak to z czasem? 16 minut. No dobra, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. No i co, do usłyszenia się w kolejnych i siema.